Cześć. Z tej strony Karolina Sobańska. Witam was w 152. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o świadomym życiu, o zdrowiu i o ekologii. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać publikacji tego odcinka, ponieważ nagrałyśmy tę rozmowę ponad miesiąc temu. A temat wydaje mi się być tak potrzebny, tak aktualny, tak na czasie, a jednocześnie dla wielu osób wręcz spóźniony, bo życzyłabym sobie otrzymać tego typu treści, posłuchać tego typu rozmowy naprawdę dawno temu, i wierzę w to, że wiele z Was, szczególnie kobiet, tak zakładam, poczujecie to. Słuchając rozmowy z moją gościnią Pauliną Małek. Paulina jest dietetyczką, która promuje wartości takie jak wagoinkluzywność, zdrowie w każdym rozmiarze. Jej profil nazywany jest strefą wolną od odchudzania i ja absolutnie zresztą tak jak wam mówiłam w zeszłym tygodniu, jeżeli słuchaliście solowego odcinka, co ja mówię, dwa tygodnie temu, ja po prostu przepadłam z zachwytu nad tymi treściami. To jest coś tak świeżego, potrzebnego i tak bardzo w kontrze do tego wszystkiego, czego nauczyła nas kultura diet, o której dzisiaj porozmawiamy. Także te wszystkie dziwne... Terminy, które tutaj wymieniłam, będą wyjaśnione. Paulina przepięknie o nich opowie. Mam nadzieję, że ta rozmowa sprawi, że więcej z nas dostrzeże, że tak naprawdę ta obsesja ciała, obsesja wyglądu jest czymś, co zostało nam zaszczepione głównie przez media, ale też przez kulturę, przez społeczeństwo i będzie to naszą decyzją, aby po prostu z tym schematem zerwać. Oczywiście jest to długi proces. Ale zasada małych kroków zawsze obowiązuje. Także zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Nie mogę się doczekać Waszych komentarzy, udostępniajcie koniecznie na Instagramie ten odcinek z Waszymi wrażeniami, oznaczajcie mnie Karolina Sobańska, to jest dla mnie bardzo miłe, a jeżeli w ogóle macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do mojego sklepu internetowego karolinasubańska.com ukośnik sklep, bo możecie w nim dostać przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa, e-booki o zdrowym stylu życia, e-booka z przepisami, codziennik, wszelkie szczegóły znajdziecie oczywiście u dołu. Ja też zawsze 10% ze sprzedaży w moim sklepie internetowym przekazuję na inny cel charytatywny, i w tym miesiącu jest to Fashion Revolution Polska, czyli organizacja, która działa na rzecz mody zrównoważonej. Nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Pauliną Małek. Cześć Paulina! Cześć Karolina! Bardzo jest miło gościć Cię w podcaście, co prawda zdalnie, ale i tak możemy podziękować technologii za to, że umożliwia nam takie rozmowy z drugiego końca Europy. Dzisiaj jest temat, na który ja jestem tak podekscytowana i tak się cieszę, że znalazłam twój profil, jakkolwiek wazyliniarsko, by to nie brzmiało. Ja naprawdę w ostatnich dniach zaczytuję się w Twoich postach. Uważam, że to jest taki powiew świeżości na dietetycznym. Mimo wszystko Instagramie. I od tego słowa klucz chciałabym też trochę zacząć, bo masz napisane u siebie w bio, że to jest strefa wolna od odchudzania. Ja sobie też to tak podpięłam pod strefę wolną od diet. I zastanawiam się, co jest w takim razie nie tak z ideą diety, ze słowem dieta, z pojęciem diety w kulturze, i dlaczego warto stwarzać sobie strefę, w której ta dieta nie obowiązuje. Mm, dziękuję bardzo za zaproszenie, tak w ogóle. E, tak, i prowadzę profil o intuicyjnym jedzeniu i, i jak jeść intuicyjnie. E, I oznaczyłam mój profil jako właśnie hasztagiem Strefa Wolna od Odchudzania e, i Diet, czyli takiego intu, intencjonalnego odchudzania. Bo tak naprawdę już mam i ja dość i pewnie wielu, wielu innych ludzi e, wszechobecnych diet e, i rozmowie o odchudzaniu jako takim leku na, e, na naprawę życia, na osiągnięcie szczęścia czy zdrowia e, czy wielu innych rzeczy, które tak naprawdę kultura diety mm, nam próbuje sprzedać. No, i intuicyjne jedzenie, i całe takie wago podejście, które właśnie promuje na swoim profilu. Jest takim powiedzeniem, stop, mam już dosyć, i w zamian proponuję po prostu inne podejście, bardziej intuicyjne i takie, które dzięki którym można po prostu osiągnąć taką wolność jedzenia. Ale nadal właśnie w świecie dietetycznym. Przynajmniej w mediach, to odchudzanie jest na pierwszym planie. I ja też obserwując różne osoby ze świata dietetyki, widzę, że pojawiają się coraz to nowe, właśnie programy, jadłospisy, mówi się o deficycie kalorycznym i to wszystko jednak opiera się o zasady. Nie o tą intuicyjność, tylko o jakiś, o jakiś system, który jest wypracowany przez na przykład osobę trzecią. I ciekawi mnie, jak to było u ciebie, że ty ucząc się o odżywianiu. Zrozumiałaś, że można inaczej, że nie poszłaś właśnie tą drogą, tylko stwierdziłaś, że będziesz zachęcała do czegoś, co nie pojawia się tak często właśnie w świecie dietetyki, a uważam, że naprawdę w Polsce to te pojęcia, które wymieniłaś do których też wrócę, są tak nowe i tak niezrozumiałe, że z przyjemnością je też z Tobą omówię, ale ciekawi mnie, w którym momencie Ty stwierdziłaś, że o, to jest lepsza droga. Masz rację. W takim typowo dietetycznym, właśnie tym mainstream, mainstreamowym świecie, bardzo często pojawia się odchudzanie i tylko odchudzanie. Czyli dietetyka jest tak naprawdę sprowadzona do tego deficytu kalorycznego, tego jak się odchudzić, jak odschudnąć i to wszystko jest po prostu o tym samym. Ja swoją historię z intuicyjnym jedzeniem rozpoczęłam parę lat temu, w sumie już teraz, bo moje studia tutaj studiowałam w Anglii. One oczywiście były bardzo skoncentrowane na wadze. Większość studiów w tym momencie o odżywianiu, o dietetyce, jest o odchudzaniu wciąż to jest najbardziej powszechny temat. I takie często promowane rozwiązanie na, na wszystko, takie remedium na wszystko. I w jakimś momencie trafiłam na treści na temat zdrowia w każdym rozmiarze, czyli health at every size, czy intuicyjne jedzenie, które powoli sobie raczkuje tutaj w Anglii czy właśnie w USA czy w Australii, jako takie w Polsce nowe, się, się nie urodziło. Tak ono się tak powoli wykluwa chyba. I właśnie trafiłam wtedy na to i kurczę mocno to do mnie przemówiło, bo wszystko to, co nie pasowało mi i wydawało się wydawało się właśnie nieprawdziwe w tym takim całej otoczce kultury diety i wagocentrycznego nurtu. Właśnie tam zostało przeanalizowane i wyjaśnione. I to była taka świetna odpowiedź, taki um, powiew świeżego powietrza, że tak powiem, jeśli chodzi o dietetykę. I, i od tego momentu właśnie kształcę się i edukuję w tym nurcie. Powiedziała się, zdrowie w każdym rozmiarze, ale też przyjęło się, że otyłość jest chorobą, że osoby, które mają więcej kilogramów są chore i z założenia, jeżeli jesteśmy pulchniejsze, to powinnyśmy właśnie schudnąć. Czy w takim razie ten sposób myślenia mówi, że nasza waga wcale nie odzwierciedla naszego stanu zdrowia? Mm. Świetne pytanie, bo mam wrażenie, że temat otyłości jest w Polsce bardzo kontrowersyjny. E, I e, często właśnie idea Helwa Dys, czyli tego zdrowia w każdym rozmiarze, e, wydaje się dla niektórych jeszcze bardziej kontrowersyjne. E, I takim, że ktoś nie dba o swoje własne zdrowie. E, I tutaj możliwe, że zaczniemy, o, może zaczniemy od tego, że zdrowie jest bardzo złożone, e, i nie zależy tylko od naszej wagi. E, oczywiście waga jest jednym z czynników, ale tych czynników jest ponad setka, e, która wpływa na nasze zdrowie. E, I zdrowie w każdym rozmiarze uczy tego, że wszystkie ciała powinny być, wszystkie osoby niezależnie od jakiego rozmiaru, powinny mieć równy dostęp do opieki zdrowotnej, tak żeby mogły zadbać o to zdrowie, bo wcale nie uczy na przykład tego, że każde ciało jest zdrowe. Tylko że każde ciało może być zdrowe i każdy zasługuje na tą, ten równy dostęp do opieki, bez właśnie stygmatyzacji z tego powodu. Plus to, że um, nasze zdrowie um, nie zależy tylko od wagi, ale może być wspierane poprzez na przykład zachowania prozdrowotne, e, co mam na myśli, na przykład aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna w tym momencie też często jest, jest utrudniony dostęp. Osoby w większych ciałach mają na przykład utrudniony dostęp, czy są na przykład wyśmiewane z tego powodu. Nie wiem, czy kojarzy na przykład kampanię Nike, gdzie zrobili manekina w większym ciele. I były to ubrania w większym ciele, i to było skomentowane jako promocja otyłości, ale w takim razie, jak te osoby mają być aktywne fizycznie i zadbać o swoje zdrowie, gdy właśnie znowu pojawia się tutaj ta bariera w, w postaci wyśmiewania kogoś? Później możemy mówić o użyciu intuicyjnego jedzenia jako zadbanie o swoje zdrowie, tym takim bardziej odżywczym jedzeniem. Ale bez tych restrykcji, które, które przychodzą z odchudzaniem i, i dietami. Em, czy takiego ogólnego powiedziałbym self-care'a, czyli em, regularnego badania się u lekarza, dbanie o mniejszy poziom stresu, sen, wysypianie się to wszystko ma wpływ o wiele większy, em, czy na przykład em, eliminacja alkoholu czy papierosów to wszystko ma o wiele większy wpływ na nasze zdrowie w takie długofalowe, niż sama jedna waga, która tak naprawdę nie mówi nam nic o, o naszym zdrowiu. Dlatego to zdrowie w każdym rozmiarze jest takim innym podejściem do dbania o zdrowie. Myślę, że też można tak trochę podsumować, że. To, że ktoś ma dodatkowe kilogramy, nie znaczy, że jest chory, i odwrotnie, mm. to, że ktoś jest szczupły, Dokładnie. nie oznacza, Dzieci że jest zdrowy. zdrowy. I to jest chyba moim zdaniem takie mocno niepokojące, że nikt nigdy nie pyta o nasz stan zdrowia, kiedy jesteśmy szczupli, a przecież tam w środku może się dziać bardzo wiele rzeczy złych. Ale też zadam może takie prowokacyjne pytanie: czy to jednak, mm -hmm. czy Twoim zdaniem osoba, która jest pulchniejsza, Mimo wszystko powinna dążyć do tego, żeby być szczuplejszą, i poprzez różnego rodzaju zmiany w swoim życiu, ona jedząc intuicyjnie i dbając o siebie, osiągnie stan szczupłej sylwetki? Czy nie każdemu jest ta szczupła sylwetka y, pisana? Ciała występują w różnych rozmiarach i kształtach. I często nie znaczy to, że. Y ciało grube jest tym ciałem kompletnie niezdrowym i ono musi dążyć na przykład do e, ciała, które uważa się teraz za prawidłowe. I ja mówię to w cudzysłowiach, bo to prawidłowe, e, ta prawidłowa waga jest często określana i bazuje się na e, BMI, e, o, czyli wskaźniku, który, <laughs> Wskaźniku, który został wynaleziony paręset lat temu e, z użyciem Próbki, w sensie osoby, które były angażowane w ten projekt, to byli biali mężczyźni Europejczycy, i na tej podstawie, ona nigdy tak naprawdę Szok. nie. <grych> tak, ona nigdy tak naprawdę nie miała zostać użyta do, do indywidualnego oceniania zdrowia, ale później w historii została wzięta przez firmy ubezpieczeniowe do określenia tego, kto jakie ma na przykład składki zapłacić za takie ubezpieczenie zdrowotne. Mm -hmm. Co wydaje się bardzo odległe od tego, czy na przykład coś określić, czy to jest miara Twojego zdrowia. No i bierze tak naprawdę pod uwagę tylko Twoje zdrowie, twoje, twoi wzrost i Twoją wagę. I tak jak mówię, te czynniki... Są e, dwoma czynnikami tak naprawdę z całej, całego basenu e, czynników, które wpływają na Twoje zdrowie. E, I pomija e, nie tylko to, że ktoś ma inną masę mięśniową, ale także właśnie w jakie nawyki się e, angażuje, e, jak je, jaką ma relację z jedzeniem, e, jakie ma w ogóle na przykład tak samo, e, mm, jak się nazywa. Połączenia takie e, socjalne, w sensie z relacje z innymi mm -hmm. ludźmi, bo to jest też bardzo ważny czynnik. E, pomija to, gdzie ktoś mieszka, bo jednak dalej adres zamieszkania bardzo warunkuje to, jakie ty masz zdrowie. E, pomija genetykę, pomija bardzo wiele innych czynników. E, więc w takim wago-inkluzywnym mm, świecie. Próbuje się odejść od, od określania zdrowia i użycia właśnie tego, tego narzędzia, jakim jest BMI do określenia czyjegoś zdrowia. Oczywiście to jest bardzo łatwe, bardzo łatwe narzędzie i tanie, więc wciąż jest używane. Ale na przykład jak teraz w Kanadzie zalecenia dotyczące otyłości na przykład dla lekarzy. Zmieniają się. Zmienia się okay. na przykład, odchodzi się od na przykład używania wskaźnika BMI, co jest po prostu świetnym, po prostu świetną wiadomością tego, że coś, coś się rusza. Super jest to, co powiedziałaś na początku, że obecnie przyjęty prawidłowy wygląd ciała, obecny rozmiar, bo też jest to temat, który ja bym... Bardzo chciała u siebie poruszyć mm -hmm. od strony takiej kulturowo historyczno społecznej Właśnie tu, jak się zmieniał ten kanon piękna i jak ciężko jest nam z naszą indywidualną genetyką nadążyć za tym, czy akurat wpasujemy się w tę dekadę, kiedy modna jest sportowa sylwetka, czy w te, kiedy mamy mega kobiece kształty, czy w te, kiedy mamy chłopięcą, drobną, bardzo chudziutką posturę, właśnie preferowaną. Także myślę, że spojrzenie na to też. Z większej perspektywy buduje taki dystans, do tego, że to jest nadal jakiś koncept społeczny. Też parę razy użyłaś stwierdzenia wago-inkluzywność. Jakbyś mogła mm -hmm. jeszcze raz to rozbić i wytłumaczyć, na czym to polega, bo to też jest jakby takim korem w sumie tego, o czym mówisz. Tak. Wago-inkluzywność to, to jest alternatywa do powszechnie teraz panującego wago centralizującego wago normatywnego podejścia, które właśnie uważa wagę człowieka jako ten czynnik taki decydujący o czymś zdrowiu. Czyli większość tak naprawdę dietetyczek, dietetyków w Polsce praktykuje w tym nurcie. I właśnie to jest typowe takie leczenie w większości chorób, czy w większości, czy zalecanie po prostu odchudzania i użycie tego odchudzania jako takie remedium na to wszystko. A wagoinkluzywność to jest właśnie od, odchodzenie od tego i skupianie się bardziej na samopoczuciu, na dbaniu o zdrowie, czy angażowaniu się właśnie te, w te takie zachowanie prozdrowotne, nawyki prozdrowotne, które wspominałam wcześniej. A powiedz mi, jak ma się wagoinkluzywność do ciało pozytywności, o której mówi się teraz tak dużo, i do pozytywnego obrazu ciała, bo wydaje mi się, że to są mimo wszystko trochę różne terminy, a my mm -hmm. czasami wrzucamy wszystko do jednego worka. Zdecydowanie, ciało pozytywność to jest taki bardzo popularne ostatnie słowo tak. i mam wrażenie, że pojawia się wszędzie. A trzeba przypomnieć, że ciało pozytywność to ruch polityczny i taki społeczny, który walczy o reprezentację wszystkich ciał, również tych marginalizowanych i on został stworzony właśnie przez te marginalizowane ciała. I to osoby walczyły o to, żeby dostać po pierwsze reprezentację, ale także zmniejszyć dyskryminację i taki Antyfat bias, który właśnie sprawia, że jesteśmy tak negatywnie nastawieni do osób grubszych czy grubych. Później oczywiście dołączyły do, tych, do tego ruchu ciała np. niepełnosprawne czy po prostu inne, które są przeważnie spychane gdzieś na bok. I przez lata ten ruch został mocno skomercjalizowany, i teraz trochę właśnie jest używany jako synonim. Pozytywnego e, obrazu ciała, co jest tak naprawdę bardzo dalekie od tego, czym mhm. tak naprawdę jest. Bo pozytywny obraz ciała ma właśnie mm, e, ten aspekt akceptacji, samoakceptacji, e, tego, jak my, my postrzegamy nasze własne ciało. E, I co jest właśnie, mm, ja myślę, że dlatego to, to ciała, pozytywność, ten ruch i to słowo ciało-pozytywność zostało tak skomercjalizowane, bo bardzo nam brakuje w ogóle rozmowy na temat pozytywnego obrazu ciała, czym w ogóle jest obraz ciała, czy samoakceptacji. Tak bardzo łakniemy czegokolwiek o tym, że tak naprawdę trochę wzięliśmy ten ciało-pozytywny ruch, który jest polityczno-społeczny mhm. i tak naprawdę za nie bardzo... Mówi na przykład o samoakceptacji, czy może, ale oczywiście, ale to nie jest jego główny, że tak powiem, cel. I nie mówi o tym, że pozytywnie, że masz kochać Ciebie i wszystkie inne takie mm, słowo podobne, gdzie używa się właśnie teraz, w tym momencie. I wzięto to i zaczę, zaczę, z, zaczęło się używać jako taki synonim tego. I ciało, pozytywny ruch ten taki jako polityczny on jest jednym z mm, ruchów, który e, możemy używać właśnie w wago inkluzywności, bo w wago inkluzywności jednym z modeli, które możemy używać, czyli właśnie tego zdrowie w każdym rozmiarze. E, dużo tutaj jest nowych słów. Nie chcę, mhm. żeby to wszystko wydało się mega skomplikowane, ale wago Spisujemy e, słowniczek. <laughs> wago inkluzywność to jest taki termin ogólny nurt i później mamy różne modele. I modele na przykład takie jak HEJS właśnie, czyli zdrowie w każdym rozmiarze. Modele takie jak intuicyjne jedzenie em, czy inne. I ich się używa po prostu w tym nurcie. I tak samo można używać i mówić o tej dyskryminacji i em, dyskryminacji z powodu wagi, em, w różnym zakresie wagi, czy to jest ta bardzo niska waga, czy to jest ta bardzo wysoka waga. Mhm. Em, I o tym się właśnie mówi w tym nurcie. A pozytywny obraz ciała jest kompletnie czymś innym mhm. i myślę, że tematem, który jest bardzo potrzebny w Polsce, tak samo, bo bardzo mało mówi się o akceptacji tego ciała. A czy w takim razie pozytywny obraz ciała to jest coś do czego powinniśmy dążyć, czy to też jest Niebezpieczny grunt, bo trochę się mówi o tym, że jak ktoś jest zbyt pozytywny, tak myśl pozytywnie, to zaczynamy już wyczuwać tutaj trochę fałszu i zastanawiam się, czy w takim razie powinniśmy dążyć do pozytywnego obrazu ciała, czy na przykład do neutralnego obrazu ciała. Jak ty mhm. do tego podchodzisz? Ehm, ja myślę, że tutaj jest w ogóle problem ze słowami czasami, bo mhm. e, pozytywny obraz ciała nie oznacza kochania siebie, nie oznacza. Wow, się ale jestem najpiękniejsza tak. na ziemi. <laughs> Mam zajebiste ciało i w ogóle uwielbiam każdy, każdy, każdą tak. część mojego ciała. Nie. E, I wręcz to jest nierealne, no bo mhm. nikt na, tak naprawdę na świecie nie kocha swojego ciała przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. E, bo po prostu to jest nierealne. E, pozytywny obraz ciała oznacza, że akceptujemy siebie e, takimi, jakimi jesteśmy, e, Jesteśmy. E, i nie mamy na przykład negatywnych myśli na swój temat, takich e, nienawidzących swojego ciała. E, I oczywiście mamy gorsze i lepsze dni, i to jest też bardzo na przykład zależne od medii, które, e, które bardzo mocno wpływają na nasz obraz ciała. E, ale ogólnie tutaj chodzi o akceptację. Za to ciało neutralność e, mówi o tym, że jesteśmy czymś więcej niż ciałem. Co ma przez to na myśli, to to, że masz ciało super dbaj o niego. Respektuj w sensie szanuj go i na przykład dbaj o to, żeby miało wystarczającą ilość jedzenia, snu, pielęgnujesz go, chodzisz na przykład do lekarza często, żeby sprawdzać, czy wszystko jest ok, ale to jest tylko ciało. I to jest tak naprawdę najmniej interesująca część Ciebie. I masz tyle, wiele innych um, cech czy po prostu aspektów Twojej osobowości, które są o wiele bardziej cenniejsze niż e, to ciało, bo e, bardzo często możemy się skupić na tym, że e, ciało jest w centrum. Ciało to nasze e, taka na, naj, m, najlepsza waluta na samych, że to jest coś, co jest. Um, Naszym takim najlepszym atutem, e, i że mamy o nie dbać, mamy być atrakcyjnymi. E, przeważnie to jednak jest tutaj e, dla takiego męskiego, heteroseksualnego odbiorcy, który po prostu ma być, ma być dla niego to kobiece ciało, na przykład atrakcyjne. E, I często właśnie tutaj dochodzimy akurat do takiej obiektywizacji ciała, gdzie ono ma być obiektem, e, gdzieś tam w kanonie. E, I Ciało-neutralność próbuje właśnie odejść trochę od tego mm, i skupić się na tym, że jesteśmy czymś więcej niż, niż nasze ciało. Piękne jest to, co powiedziałaś, i to jest dokładnie wątek, który chciałam pociągnąć, że Ty przejęłaś tutaj pałeczkę, bo powiem Ci, mm -hmm. że dokładnie to jest to, co uderza, że w tych wszystkich ruchach, które też robią dużo dobrego i to w ogóle absolutnie tego nie chcę podważać, ale nadal. W kółko, to ciało jest w centrum. Nadal jest ciało, tak. ciało, ciało, ciało piękne, ciało wspaniałe. Teraz je celebruję każdego dnia, ale ono nadal stoi w centrum uwagi i naszą uwagę od tych ważniejszych rzeczy rozprasza. I żebyśmy wszyscy właśnie pamiętali o tym, że ciało jest dla nas, ma być dla nas funkcjonalnym narzędziem, jest czymś wspaniałym, co umożliwia nam doświadczać życia, a nie właśnie tym naszym największym atutem. I wydaje mi się, że Rozplątanie trochę tego, tej narracji, w którą zostaliśmy wkręceni od urodzenia, od dziesiątek lat, głównie no niestety przez media, no i w konsekwencji też przez nasze otoczenie, to jest na pewno mega trudne zadanie i wszyscy jesteśmy tego ofiarą. Szczególnie jak myślę sobie o pokoleniu kobiet w Polsce. Jeszcze z pokoleń zakładam, może nawet i naszego, chociaż cieszę się, że ta zmiana następuje, ale szczególnie pokolenie, kiedy patrzę na, na babcie, nawet na pokolenie mojej mamy, gdzie jakby, to będzie mega stereotyp oczywiście, ale trochę się, trochę się utarło to, że Kobieta ma wyglądać, kobieta jest przy mężu, kobieta jest wizytówką, no. kobieta ma pachnieć, wiesz, jakieś takie różne straszne <noise> tak. rzeczy, które może teraz dla wielu osób wydają się być nie, to jest nieaktualne, ale kurczę, to wydaje mi się, że to nadal jest spora bańka, jeżeli myślimy, że, że już z tym zerwaliśmy, bo ten kult wyglądu otacza nas po prostu z każdej strony. I nawet jeśli w inkluzywny sposób pokazuje różne ciała, to nadal w kółko myślimy o tych ciałach i cały czas się nad nimi zastanawiamy i to mnie przeraża i tutaj właśnie chciałabym trochę wrócić do tematu, od którego zaczęłyśmy, czyli właśnie od kultury diety i tutaj po raz kolejny powiem, że super, że o tym mówisz, dlatego, że ja wielokrotnie już od, od paru miesięcy, powiedzmy, słyszę z wielu stron z zagranicznych mediów o, o diet culture i o zerwaniu właśnie z tą kulturą diet, ale u nas w Polsce nadal ten termin jest no, nie, nie funkcjonuje. Więc jeszcze raz powiedzmy, czym jest ta kultura diet, i jak ona się przejawia, i jaki ma skutek dla nas w naszym życiu codziennym i w naszym też postrzeganiu siebie? Wielkie pytanie, ale oddaję głos. Tak. co, <noise> kultura diety to w ogóle jest. Kultura diet czy kultura diety e, różnie się, że tak powiem, e, używa tego sformułowania. Jest. Znowu złożonym tematem, e, i ono e, obejmuje e, wiele aspektów, e, i może być bardzo sniki, w sensie może się ukrywać pod taką zakładką e, takiego balansu czy dbania o zdrowie, ale powiemy pierw, co to w ogóle jest. E, kultura diety to taki system przekonań, e, który ceni szczupłość i odchudzanie jako e, taki ideał piękna e, ponad nasze zdrowie czy dobre samopoczucie e, czyli nieważne e, właśnie czy ktoś e, z powodu na przykład diet e, e, jest źle się czuje po prostu ponad to wszystko jest dążenie do tego akceptowalnego właśnie w społeczeństwie e, kanonu e, no, i to jest też takie powiązanie jedzenia i urody, i zdrowia z moralnością. I często to się wiąże właśnie z poczuciem winy, czy po, takimi wyrzutami sumienia, na przykład z powodu zjedzenia czegoś, czy nierobienia czegoś, bo na, właśnie, na przykład, nie wiem, noszenie makijażu, czy takiego, co jest społecznie wciąż narzucane na kobiety. E, jako e, że one właśnie są kobietami, muszą na przykład mieć zawsze makijaż, muszą mieć określony wygląd e, i nakładanie na to dodatkowo takiej moralności, czyli takiej odpowiedzialności. E, no i przykłady mm, są różne, ale na przykład komentarze mm, na temat ciała ogólnie. E, to mogą być komentarze, które są. E, e, Pozytywne czy negatywne, ale one właśnie zwracają uwagę na to, że. na ciało znowu. To rozmowy na przykład o odchudzaniu, czyli takie diet talki, czyli na przykład często w biurach, czy po prostu na, na imieninach, czy tam na różnych spotkaniach rodzinnych. Mówi się o najnowszej diecie, o tym na jakich dietach się było, ile się schudło i że o nie, ja tego nie wiem na przykład, bo się odchudzam. To wszystko ma swoje takie korzenia w kulturze diet. To tak samo właśnie to takie ciągłe monitorowanie, czyli takie to się nazywa fajnie, mikrozarządzanie swoim ciałem, czyli takie właśnie jak jadospisy, czy aplikacje. Do monitorowania tego, co się je. To wszystko wiąże się z tym, że kultura diety nam wmówiła, że nie możemy zaufać własnemu ciału i musimy używać takich zewnętrznych narzędzi do tego, żeby kontrolować to, co jemy, bo jest przekonanie, znowu od kultury diety, że, nie jest, nie, że nasze jedzenie musi być związane z samokontrolą i że musimy go kontrolować, bo inaczej kompletnie sobie, że tak powiem, odpuścimy. To jest też gloryfikowanie utraty wagi, która jest na przykład niezależna od przyczyn. Często są osoby, które przechodzą na przykład bardzo poważne zaburzenia, odżywiania czy choroby, czy na przykład są zaraz po stracie bliskiej osoby. I gloryfikacja tego właśnie odchudzania, niezależnie od, e, od przyczyn. E, no to jest wszystko. To jest bardzo, bardzo dużo przykładów, może to tak naprawdę dać. Mhm. E, I co jest takie ważne w tym momencie, to to, że kultura diety nie oszczędza nikogo, nie bierze jeńców e, i działa e, dla bardzo szczupłej osoby, bo bardzo często im wmawia, że on dalej coś z nimi jest nie tak. No, i bardzo też uderza oczywiście w osoby większe, gdzie mówi, że z całym ich ciałem jest coś nie tak w tym momencie i muszą dążyć, całe ich tak naprawdę życie musi być podporządkowane temu, żeby one zmieniły to swoje ciało, które mają w tym momencie. No, i to oczywiście stwarza bardzo wiele negatywnych skutków, bo od takich. Typowych, które mamy na przykład związane z intencjonalnym odchudzaniem i restrykcjami, czyli zafiksowanie, na przykład, zaabsorbowanie e, jedzeniem e, i ciągłe myślenie, na przykład o jedzeniu, e, później też na przykład zaburzone jedzenie, które jest takim mm, strefą, która jest przed e, zaburzeniami odżywiania, czyli em, Coś jest nie tak z naszą relacją, na przykład z jedzeniem. Gdzieś tam pojawiają się pewne restrykcje czy deprywacje. Mawia nam też kultura diety, że jest tylko jeden ideał piękna i wszyscy mamy się do niego podporządkować. No i jedno z takich chyba najbardziej boleśniejszych to to, że to jest ogromny biznes. I my. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład bardzo dużą część swojego życia spędziłam dość, że pieniądze, pieniądze, energię to dodatkowo czas na kulturę diety. Po prostu to są ogromne pieniądze, które zostały wydane, od książek po właśnie różne suplementy. Czy mój czas ogólnie spędzony na tym, że ja myślałam na przykład moja głowa była zapełniona myślami tego, co ja zjem, czy to się na przykład zmieści w moich kaloriach, czy to jest zdrowe, czy to jest na pewno albo na przykład jak zjadłam już coś, co jest z tej zakazanej listy, to później miałam na przykład poczucie winy z tego powodu to wszystko to jest tak naprawdę tworem takiej kultury diety no i ma jak widać skutki uboczne. Negatywne. Powiem ci tak, otworzyłaś tutaj dziesięć różnych fascynujących, moim zdaniem, wątków, i tak mnie kusi, który by tutaj pociągnąć, ale myślę, że wrócę do tego. Oczywiście też uważam, że w dużej mierze jestem, no, uważam, że każdy z nas, chcąc, nie chcąc, jest w jakiś sposób ofiarą tego właśnie, nie wiem, systemu, czy nie wiem, jak inaczej można to nazwać. Ale. Wróciłabym do tego, co powiedziałaś a propos tego przyzwolenia na komentowanie i jak bardzo to jest niebezpieczne, bo mam wrażenie, że od tego wszystko się zaczyna, bo w momencie, kiedy ktoś komentuje bezpośrednio ciebie, to już nie jesteś w stanie powiedzieć, że to ciebie nie dotyka, bo ktoś się zwraca do ciebie, tak? Już nie przez billboard, tylko bezpośrednio. I tak jak mówiłam ci przed nagraniem, ja na przykład em, miałam takie doświadczenia, że kiedy ważyłam kilka kilogramów mniej niż obecnie, dostawałam mnóstwo komentarzy na temat mojego wyglądu, wręcz. Z obrzydzeniem w głosie i, i na twarzy ze strony osoby, która chciała się wypowiedzieć, niby dla mojego dobra, to, to oczywiście było dla mnie bardzo przykre, i, i, i wiesz, nikt nie pytał mnie. Jak się czuję, czy coś się stało, i, i jak mój stan psychiczny, tylko po prostu, jak ty wyglądasz, to jest obrzydliwe. No ale to jest jakby osobny temat. Przypomniała mi się taka historia, bo jest na Netflixie taki serial to the Bone z pewnie go widziałaś News. Lily Collins to jest serial o, o dziewczynie, która ma anoreksję. A to nie jest film? A, film, racja, dzięki, tak, 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 to jest film, on jest sprzed paru lat i pamiętam, mm -hmm. że uderzyło mnie, kiedy usłyszałam w wywiadzie właśnie z Lily Collins, że ona powiedziała, no, że oczywiście musiała do tej roli schudnąć, choć i tak jest super drobną, małą osobą i umówmy się, schudła do roli osoby poważnie chorej. I powiedziała, że mieszkając w Los Angeles, ona spotykała jakichś tam znajomych, znajomych, i wszyscy ludzie mówili, jak wspaniale wygląda. I ją wtedy uderzyło to, że jako osoba przez całe życie szczupła, która no nie zastanawiała się może tak często nad swoim wyglądem, bo po prostu genetycznie wpasowała się w kanon, w momencie, kiedy schudła do, chorobliwej, do chorobliwego stanu. Była gloryfikowana przez otoczenie, no bo akurat mieszka w takim miejscu, gdzie, y, gdzie właśnie ta chudość wygrywa. Tak? W tym przypadku jest to Hollywood powiedzmy, tak, hmm. może, się okazać, może się okazać, że y, w, w polskim domu szczupła dziewczyna, usłyszy, że jest właśnie mizerna i powinna trochę wrzucić, i wtedy y, tutaj mamy komentarz z drugiej strony, ale to też. Y, to też może być szkodliwe, więc myślę, że jakbyśmy wszyscy troszeczkę się wstrzymali, jeśli chodzi o, o komentowanie, to byłoby, to byłoby wspaniale. No ale myślę, że to jest długi proces i, i dużo, dużo pracy do zrobienia w społeczeństwie. No bo do tego potrzebna jest edukacja. Ja w ogóle uważam, że edukacja to jest jedyna słuszna droga, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co się dzieje wokół <laughs> tak. nas. Ale powiedz mi, jak. Jak zerwać z tą kulturą diet, no bo ona będzie sobie żyła w naszych umysłach i w mediach, ale myślę, że też patrząc po tym, co publikujesz, jakby w naszym małym świecie, my możemy rzeczywiście próbować się od niej odciąć i zmienić swoje myślenie. Jakby co, byś, co byś polecała, jakieś takie proste rzeczy, które możemy zmienić na co dzień, żeby już poczuć większy komfort i nie być tak bardzo wkręconym w ten świat? Zdecydowanie, tak jak mówisz, to jest, to jest ciężkie zdanie. W sensie to pewnie zajmie. E Sporo lat zanim zmienią się takie przekonania e, czy myślenie na ten temat, bo to jest bardzo rozległy temat, który wiąże się właśnie ze zdrowiem, z postrzeganiem własnego ciała, e, z, z wieloma innymi aspektami ogólnie, które są e, omawiane w tym. E, ja myślę, że możemy zacząć od tego. E, edukacja właśnie jest świetnym w ogóle. Aspektem, gdzie możemy obserwować na przykład więcej ludzi, którzy właśnie na ten temat mówią, edukować się, czytać o tym, niekoniecznie od razu wszystko zmieniać no bo to jest ciężki proces i dla niektórych to może zająć po prostu o wiele sporo czasu. I stworzenie u siebie tej takiej bańki informacyjnej. Która będzie inkluzywna na tyle, że będzie mówić o różnych treściach, ale nie zawsze musi mówić na przykład typowo o ciele. Możemy po prostu skupić się na tym, żeby to była bańka, która zawiera po prostu informacje na kompletnie inne tematy, tak żeby odejść od tego właśnie skupienia się na ciele, na jedzeniu i zainteresowanie się na przykład kompletnie. Innymi tematami. To może być na przykład jedno rozwiązanie. Myślę że też, że uzbroić się na przykład w takim self-compassion, czyli takie samo współczucie w stosunku do tego, jak się teraz albo na przykład ile czasu czy pieniędzy, czy, czy energii straciło się właśnie na tą kulturę diety. I z, takim, z taką życzliwością podejść do siebie na przykład te parę lat wcześniej, czy, czy nawet teraz i podejść takie życzliwe, że Okej, okay, to było kiedyś, a teraz na przykład będę zaczynam pracę nad tym, jak mogę bardziej z szacunkiem i z, takim, z taką życzliwością do siebie podejść. To może być na przykład skupienie się też na takim self-caru najpierw, takim zadbaniem o takie podstawowe potrzeby ciała, właśnie nie idące z tej takiej nienawiści do własnego ciała i na przykład karaniem tego ciała restrykcjami ponownymi, tylko skupieniem się właśnie na takim kreowaniu takiego baseline'u, gdzie po prostu dbamy o nas. Um, to może być również, um... to ja zapytam żartobliwie, wchodząc w słowo w, w takim razie, <laughs> e, powiedz mi czy w takim razie jedyny detoks jaki, jaki promujesz to jest ten detoks w mediach społecznościowych? Tak, od mediów społecznościowych i od właśnie od, od kultury diety ten detoks promuje. A właśnie miałam powiedzieć, to mi uciekło, że kwestionowanie, tak naprawdę, skąd się u nas wzięły te myśli, na przykład negatywne na temat naszego własnego ciała, czy na przykład na temat jedzenia, skąd tak naprawdę one się wzięły i próbować Rozłożyć je na te czynniki pierwsze, czy one są dla mnie w ogóle pomocne, czy wcześniej, na przykład, zaprowadziły mnie do jakiegoś dobrego miejsca. A jeżeli, na przykład, źle się czujemy w tym momencie w naszym ciele, czy wokół jedzenia, na przykład, stresujemy się, no to znaczy, że, że jednak nie, że jest jakiś problem i te myśli są kompletnie dla nas, na przykład, niepomocne w tym momencie. I to jest taka, może wyjść z tego taka fajna refleksja. Na temat tego, dlaczego kultura diety tak naprawdę nie jest kompletnie pomocna w tym momencie. Fajne jest to, o czym mówiłyśmy też przed nagraniem. Jak powiedziałaś, że są pewne diety, które są sprzedawane tak, jakby to nie były diety, ale to mhm. nadal jest część tego samego systemu. Podałabyś kilka takich przykładów, właśnie takich ukrytych, mhm. ukrytych rozwiązań, które tylko karmią to toksyczne myślenie właśnie o jedzeniu. E, tak, no bo słowo dieta jest, mam wrażenie czasami teraz już jest takie B, w sensie e, passé, ono już jest, tak. nie jest tak e, modne jak kiedyś i nam teraz dieta kojarzy się przeważnie właśnie z tymi fat diets, czyli takimi e, modnymi chwil, chwilowymi dietami, które są bardzo restrykcyjne e, i odchodzi się od tego nazewnictwa. I proponuje się znowu... E, na przykład liczenie kalorii e, skrupulatne, czy na przykład e, śledzenie e, jadłospisu i rozpiski tego, jak, e, jak się je. E, to tak samo na przykład dzielenie jedzenia na dobre i złe, e, czyli na przykład 80-20, gdzie dalej w tym momencie tworzymy m, tą bazę z 80% jedzenia, które uważamy za zdrowe. A jak wiemy, na przykład z intuicyjnego jedzenia, nie dzielimy jedzenia na zdrowe i niezdrowe, bo tak naprawdę każde jedzenie ma różne wartości odżywcze i one są, będą nam potrzebne w, różnych, w różnym momencie życia. To właśnie też na przykład takie restrykcje tego, że Zjem tego serniczka, ale tylko kawałek, więcej nie mogę. Albo na przykład mhm. tylko jedną kostkę czekolady i więcej już nie. To tak samo są takie mentalne restrykcje, które też często mają takie samo, tak samo negatywne skutki, jak na przykład te takie oficjalne diety. Ale nawet powiedziałaś mi, że ty też tak podchodzisz do popularnego obecnie IF-u, czyli właśnie postu przerywanego. Czy też uważasz, że on jest, że on może właśnie. Być dla nas destrukcyjny mentalnie? Zdecydowanie. E, oczywiście, tak jak mówiłam, autonomia ciała i decyzje kogoś e, są tak naprawdę pierwszorzędne, jeśli chodzi o mnie. E, I jeśli ktoś chce robić a you do you, że tak powiem. E, ale jeśli chodzi o na przykład używanie Jeffa do odchudzania, no to e, i na przykład ktoś bardzo mocno męczy się. Rano, nie jedząc śniadania, tak. i czeka do tej 11 godziny to byłam z, ja. z ręką w zegarku <noise> i po prostu umiera z głodu nie może się na niczym skupić, no to chyba jasne jest, że, że to nie będzie nic pomocnego dla tej osoby. I lepiej na przykład zjeść to śniadanie rano, niżeli właśnie próbować na siłę coś się wpasować w jakiś modny trend w tym momencie. Z drugiej strony, mam wrażenie, że w wielu głowach pojawia się taka myśl, że te pewne zasady i te restrykcje są nam potrzebne typu jeden kawałek ciasta, kostka czekolady, czy nie wiem, po tej, o tej porze to już nie zjem, bo wydaje nam się, że jeżeli my się pozbędziemy tych zasad, no to się wszyscy rzucimy na frytki, na ciastka i będziemy intuicyjnie jeść fast foody od rana do nocy. To mhm. chyba jest powszechna obawa. Tak, i to jest e, obawa, którą stworzyła znowu Kultura Diet, e, mówiła nam, że musimy kontrolować to, co jemy, bo nie jesteś, po prostu jesteśmy e, potworami, które jeśli nie trzyma, się, nie trzyma się ich w ryzach, to po prostu rzucą się na każde jedno jedzenie. E, I też mam wrażenie też często to ten komentarz, ta obawa. Po, od, pochodzi od ludzi, którzy żyją w takim trochę restrykcyjnym nastawieniu do jedzenia e, i też często to przeważnie te same osoby na przykład e, stawiają sobie e, e, pokarmy, które mają zakazane albo właśnie w ograniczeniu. A to stwarza, że ten, pro, że ten produkt jest takim zakazanym owocem, i, e, i później nagle to jest jedyne to, o czym myślimy. I jeśli ktoś pomyśli sobie później, na przykład usłyszy o intuicyjne jedzenie, to znaczy, że o, to po prostu mam jeść to, co chcę i kiedy chcę i chaotycznie i w ogóle, ehm, no to ja przecież zaraz zjem się tutaj e, sernikiem codziennie na śniadanie i na obiad i kolację. E, I to jest bardzo powszechna obawa. Z tym, że żeby tutaj o tym mówić, trzeba najpierw też powiedzieć, czym jest intuicyjne jedzenie. Czyli to nie jest właśnie tylko to jedzenie, kiedy jest się głodnym i przestawanie, kiedy jest się sytym. Oczywiście to jest jeden z elementów, ale to jest struktura, która ma za zadanie uczyć... To nie tak, że ona nastawia się na to, że ty od razu już ufasz swojej intuicji, tylko właśnie ona uczy, bo zawiera w sobie właśnie te narzędzia, te takie refleksje czy ćwiczenia, które mają Cię nauczyć z powrotem słuchać tej twojej, tych Twoich fizjologicznych sygnałów ciała. I, niektóre z, I ona zawiera ogólnie 10 elementów, i niektóre z tych elementów właśnie uczą, jak słuchać swojego ciała, czy na przykład właśnie głodu, sytości, e, czy tego, jak się na przykład czujesz po posiłku, e, a ta druga połowa e, pozwala nam usunąć te przeszkody, czyli właśnie te przeszkody w postaci kultury diety, e, czy własnych naszych przekonań na temat e, jedzenia. E, I mówi się też na przykład o habituacji, czyli e, jeżeli na przykład ktoś e, Zaczyna jeść ten produkt i w końcu je te upragnione lody i pozwala sobie na nie. Te lody tak naprawdę po jakimś czasie tracą swoją, tą taką moc tego, że one są e, nie wiadomo jakim takim demonicznym produktem, który sprawi, że nie przestaniemy je jeść. E, I łatwo to sobie na przykład można porównać do e, kupywania non stop nowych ciuchów, gdzie pierw na przykład jesteśmy mega podekscytowani tą nową rzeczą, którą kupiliśmy, ale po jakimś czasie możemy zauważyć, że ona po prostu sobie tam gdzieś leży w szafie i nawet o niej nie myślimy. I to samo nie, nie więcej można przełożyć na jedzenie, gdzie nawet jeśli zrobimy sobie eksperyment i będziemy jeść codziennie na śniadanie, kolację, obiad ciasto czekoladowe, to już będziemy mieć go po pierwsze dość, a po drugie, on straci kompletnie tą swoją taką e, moc, że tak powiem tego właśnie zakazanego e, owocu. Dokładnie tak i ja mogę powiedzieć, że nie wiem raz na dwa miesiące jem pizzę, ale nie dlatego, że sobie powiedziałam, że raz na dwa miesiące mogę zjeść pizzę, tylko że jak ja już ją zjem, to po prostu spełnię jakąś swoją zachciankę mm. i totalnie nie mam ochoty zjeść tej pizzy kolejnego dnia. I też to o czym mówisz i cały ten proces nauki. Słowo klucz. Intuicyjnego jedzenia to jest coś, co trwa jakiś dłuższy czas i to jest chyba dlatego największa zmora wszystkich i najbardziej demotywujący ten czynnik, bo jednak diety, wszystkie systemy, jakieś właśnie resety, detoksy, programy mówią nam 10 dni, 7 dni, 21 dni i gotowe. A tak naprawdę, na przykład, no ja, wydaje mi się, że ja podchodzę super intuicyjnie do swojego jedzenia i mówię o tym często. Nie zastanawiam się nad tym, jak szykuję sobie jakiś posiłek, ale dostaję bardzo dużo pytań o to, właśnie, w jaki sposób się odżywiam. I moja pierwsza reakcja to było powiedzenie, że właśnie no, po prostu ja to czuję, no, że mam dzisiaj ochotę na ziemniaka, albo mam ochotę na ryż. To jest zupełnie inny rodzaj dnia. Tak? Czasami mam ochotę zjeść więcej owoców, innym razem więcej owsianki. I po prostu moje ciało mówi mi. Czego ono potrzebuje. Ale wtedy przypominam sobie, że to nie jest tak, że się nagle obudziłam z tą świadomością i z tym wewnętrznym głosem, choć wszyscy się z nim prawdopodobnie urodziliśmy, ale to zajęło mi wiele lat prób i błędów i przede wszystkim właśnie zgłębiania tej wiedzy. I, i, i wracając właśnie do tego, do tego meritum, ja sobie tak myślę, że rzeczywiście, jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, szuka tych gotowych, rozwiązań, co jest też normalne, no bo ja też parę lat temu podglądałam właśnie co jedzą inni, czytałam różne książki, edukowałam się i nie potrafiłam stwierdzić czego dzisiaj potrzebuje moje ciało, ale właśnie na przestrzeni niestety, moi drodzy, lat uczenia się tego, po czym czuję się najlepiej, próbowania różnych właśnie też systemów, czytania wielu treści, słuchania wielu treści, teraz mogę powiedzieć, że Umiem skomponować super posiłek, który mi smakuje i jest zdrowy, ale to wymaga czasu i czasami też będzie tak, że zrobimy sobie jakiś obiad i na przykład będziemy się po nim czuć beznadziejnie słabi, albo będziemy się czuć głodni, albo będziemy wzdęci, i na tym polega ten proces uczenia się siebie. Ja do tej pory mam tak, że czasami sobie wymyślę jakieś coś właśnie z resztek w lodówce i potem po prostu mój brzuch jest napompowany jak balon i myślę sobie, no Karolina, znowu dałaś 20 składników do obiadu, mimo że wiesz, że twoje ciało nie jest w stanie strawić tylu grup produktów naraz, ale właśnie to nie piętnowanie się za to, bo to też jest chyba mega ważny wątek w tym, o czym mówisz, prawda? Że jakby jeżeli już wybierasz zjeść sobie tę drożdżówkę, no to zjedz ją z przyjemnością, że to nie jest tak, że o pozwalam sobie teraz na coś złego, tylko mam na nią ochotę. Ja wczoraj pojechałam na drugi koniec Warszawy, żeby zjeść bukę, o której słyszałam i to nie znaczy, że właśnie dzisiaj też poszłam ją zjeść, bo dzisiaj miałam ochotę na owoce z jogurtem, a może jutro znowu będę chciała zjeść drożdżówkę, to ją zjem i, i to powinno być takie proste. To powinno być proste i my się ogólnie urodziliśmy jako małe dzieci. Przecież jako małe dzieci nie mówiliśmy sobie o nie zjem tego, nie wiem, tego ryżu, bo jest za dużo węglowodanów. Nie. Gdzieś tam po drodze, właśnie znowu ta nieszczęsna kultura diety, nauczyła nas, że pewnych przekonań, i to są przeróżne przekonania i przeróżne mity na temat jedzenia. I gdzieś tam po drodze zatraciliśmy właśnie takie e, intuicyjne i takie, e, to się nazywa w naukowym świecie e, świadomość interreceptywna, czyli takie e, odgadywanie swoich własnych, e, odczytywanie swoich własnych sygnałów ciała, tak jak na przykład. Rozpoznajemy, um, kiedy jesteśmy głodni, a kiedy syci. E, no dlatego, tak jak mówisz, ta nauka intuicyjnego jedzenia może zająć nam sporo czasu, bo jak na przykład spędziliśmy w kulturze diet 10 lat, no to e, ta, ten proces nie zajmie później na przykład 6 miesięcy i oczekiwania tego, że nagle będziemy intuicyjnymi zjadaczami perfekcyjnymi. E, no to, tak jak mówiłaś, e, ono intuicyjne jedzenie uczy nas rozpoznawać pewne sygnały naszego ciała, ale także uczy na przykład na nowo jeść, czyli na przykład pozwalać sobie na różnorodne produkty które mają też nam sprawiać, na przykład, przyjemność, są częścią naszej kultury, są częścią celebracji, e, tak samo, bo jedzenie jest bardzo ważną częścią, e, na przykład, celebracji, czy społecznych takich e, spotkań, ale także e, taki jest ostatni jeden element e, jedzenia intuicyjnego, o którym często chyba się zap właśnie zapomina w tej takiej rozmowie na temat intuicyjnego jedzenia, czyli delikatne odżywianie które skupia się właśnie na tym, żeby dostarczyć zbilansowanego posiłku ciału, czyli właśnie załączyć te wszystkie białka, węglowodany, tłuszcze, błonnik, ale nie z użyciem na przykład kalorii, że to jest niskokaloryczne, więc właśnie to masz jeść, tylko z użyciem znowu tej takiej świadomości tego, jak wpływa to jedzenie na nas, Czyli to Ty musisz tak naprawdę stać się tym ekspertem od własnego ciała, czyli obserwować siebie jak taki naukowiec, i patrzenie, czy, czy jeśli zjem posiłek, który kompletnie nie ma tłuszczy, tłuszczu w sobie, jak ja się będę na przykład po nim czuć. Czy jeśli przez pewien czas nie jem węglowodanów, to czy to jest najbardziej optymalniejsze jedzenie, jakie jest dla mojego organizmu i dla mojego życia? Czy to sprawia, że na przykład myślę cały czas o chlebie? Czy na przykład jedzenie bardzo późno dużego posiłku sprawia, że na przykład mam problem z zasypianiem i budzę się zmęczona? To wszystko jest właśnie w tym ostatnim elemencie intuicyjnego jedzenia, czyli właśnie tym delikatnym odżywianiu, które bez takiej otoczki kaloryczno skupiania się tylko właśnie na tych wartościach odżywczych, ale właśnie skupianiu się na tym, jak my się po tym czujemy. Myślę, że intuicyjne jedzenie to jest temat na <noise> osobny odcinek, bo fascynuje mnie ten cały proces, o którym nam co nieco opowiedziałaś. Natomiast mi się przypomniało takie porównanie, że my się nie zastanawiamy, na przykład, kiedy chce nam się po prostu siku. Człowiek nie zastanawia się, czy, czy pójdę teraz, czy może pójdę za godzinę, czy może tak pójdę na chwilę. Tak, to jest w ogóle abstrakcja, przecież to jest tak śmieszne. Tak. I tak samo powinno być z jedzeniem. Czuję głód, więc jem. Natomiast oczywiście też. To nie jest takie proste, wiemy to obie, bo ja sama czasami się siebie zastanawiam się, na przykład, czy, czy ja naprawdę jestem głodna, czy ja po prostu właśnie mam na coś teraz apetyt, i anegdota z mojego życia jest taka, że na przykład ja mam taki schemat, że mi się cały czas chce jeść, jak jestem w domu rodzinnym. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że dom rodzinny kojarzy się z komfortem. I jedzenie kojarzy się z komfortem, więc ja tam czuję się na tyle dobrze utulona, że po prostu cały czas bym coś jadła i śmiać mi się chce, bo, ja, bo to, to nie jest tak, że, wiesz, ja mówię, mamo, ja naprawdę czuję, że, że, że jestem głodna, znowu. jakby Jak to działa, o co chodzi? Ale z drugiej strony właśnie fajnie jest się pytać o to, z czego to wynika. I to, co powiedziałaś, myślę, że pięknie też podsumowuje właśnie naszą rozmowę, że niestety, niestety ta zmiana myślenia oddaje nam tą... Moc sprawczości, której my tak bardzo nie chcemy przyjąć, bo, bo super jest, kiedy inni za nas decydują. Wiadomo, że my w świecie, gdzie jesteśmy cały czas przebodźcowani, mamy milion rzeczy do zrobienia, i fajnie jest delegować, i chcemy, żeby po prostu ktoś za nas decydował. Ale jeżeli chcemy czuć się dobrze, no to musimy powiedzieć sobie, że tylko ja tutaj mogę dowodzić. I, I to wymaga odwagi, to wymaga takiego, nie wiem, no poklepania się po ramieniu i powiedzenia, dasz sobie radę. Bo to ty wiesz lepiej niż ten czy inny ekspert. Uważam, że to jest. Cudowne, na pewno jest trudne, ale myślę, że też takie bardzo pokrzepiające, że tak naprawdę ten wewnętrzny głos wie. Tylko trzeba się nauczyć go słuchać, trzeba go oswoić, trzeba go przytulić, i, i będzie dobrze. Ja myślę, że ja już bym postawiła kropkę lub wielokropek, jak, ja jak ja to lubię hmm. mówić, bo, bo poruszyłyśmy tak, jak powiedziałaś, mnóstwo też wątków, dużo pojęć weszło nowych, i fajnie byłoby się z tym gdzieś tam oswoić. Natomiast. Ja bym ja teraz tak się postawię właśnie on the spot, gdybyś była chętna, gdybyś była chętna trochę bardziej rozbić temat intuicyjnego jedzenia w przyszłości w rozmowie, to byłoby mi super miło, gdybyś chciała i gdyby nasi widzowie też byli zainteresowani, choć wiem, że będą zainteresowani, żeby pokazać właśnie o tym, jak te relacje z jedzeniem naprawić poprzez intuicyjne jedzenie, więc tak bardziej praktycznie podejść do tematu. Czy to brzmi dla ciebie fajnie? Jezus, tak, i dziękuję za w ogóle za dzisiejszą rozmowę i bardzo chętnie przyjdę jeszcze raz i, i żebyśmy porozmawiały właśnie więcej, bo to jest, to jest temat cały ten, o których tych zjawiskach, o których mówię, to jest to jest temat po prostu na mnóstwo innych odcinków, ale bardzo chętnie będę, będziemy rozmawiać o, o intuicyjnym jedzeniu. Słuchaj, no ja sobie innej odpowiedzi nie wyobrażałam, nie, że ty. Eee, akceptacja autonomii cytując Ciebie. Przy... Może mogę <laughs> powiedzieć cokolwiek. Eee, natomiast e, myślę, że myślę, że czasami właśnie warto przedstawić jakiś temat ogólnie i, i potem zgłębiać poszczególne niuanse. Natomiast no, sam fakt wiesz, że też prowadzisz e, konto, które codziennie daje tyle treści na ten temat, pokazuje, że rzeczywiście to jest niesamowita, niesamowita po prostu studnia, e, którą trzeba. E, Opróżniać po jednym wiaderku i to wszystko rozpakowywać. Także ja wszystkich zachęcam do odwiedzania ciebie i dziękuję Ci z całego serca, że podzieliłaś się tą wiedzą i że głosisz to na polskim rynku, bo mam nadzieję, że inne osoby też ze świata zdrowia i odżywiania zobaczą, że tędy właśnie, tędy właśnie droga. Także dzięki Paulina i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wierzę, że jest to część pierwsza i że duża część z Was już czeka na kontynuację, bo ja osobiście naprawdę nie mogę się doczekać, aż ponownie porozmawiam z Pauliną. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie tam znajdziecie go w wersji wideo i będzie mi super miło, jeżeli podcast zrecenzujecie, ocenicie, możecie wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, ale jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie podcast zaobserwować, udostępniać na YouTubie, zasubskrybować mój kanał i my słyszymy się za tydzień, jak zawsze w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!